Pogoń strzela w 90 minucie, Kucharczyk i Żewłakow w składzie Legii 2, GKS Wikielec wygrywa z Unią Skierniewice. Czas na magazyn skrótów 21 kolejki w trzeciej lidze grupie pierwszej. Będąca w samym czubie ligowej tabeli Legia 2 grała z drużyną w najlepszej formie. Broń Radom w ostatnich 8 meczach zanotowała 6 zwycięstw i 2 remisy. Wojskowi bez wzmocnień z jedynki, za to z Michałem Kucharczykiem w pierwszej jedenastce. W 36 minucie Patryk Konik dośrodkował w pole karne, piłka została jeszcze podbita, a na dalszym słupku akcję zamknął kapitan legionistów Julien Tadrowski. W 49 minucie futbolówkę odzyskali legioniści. Dalekie zagranie Minasa Wasiliadisa. Kucharczyk dobrze zestawił się i zagrał na lewo do Jakuba Żewłakowa. Młody zawodnik Legii strzelił swojego pierwszego gola w seniorskim futbolu. Legia 2, Broń Radom 0. Kilka minut później znowu piłka trafiła do Michała Kucharczyka. Ten dośrodkował w pole karne. Tadrowski strzelił, koszorek bronił jeszcze Tadrowski i z bliskiej odległości Minas Wasiliadis podwyższył prowadzenie gospodarzy. W 78 minucie Możdżeń uderzył z rzutu wolnego. Piłka trafiła w słupek. Patryk Konik znakomicie znalazł się w polu karnym i ustalił wynik meczu. Legia wygrała z Bronią 4-0. Tylko 20% osób, które oglądało nasz ostatni magazyn, subskrybuje kanał Usport. W imieniu całego zespołu zachęcam do tego, żebyście zostawili łapkę w górę i dali suba naszemu kanałowi. 14. Olimpia grała z 15. Concordią. Obie drużyny nie wygrały jeszcze na wiosnę, notując tylko po jednym punkcie, choć z mocnymi przeciwnikami. Olimpia z Pelikanem Łowicz, a Concordia z GKS-em Bełchatów. Na początku spotkania mieliśmy sytuację, w której arbiter Piotr Urban podyktował jedenastkę. Faulowany był Kacper Noworyta, a do futbolówki podszedł João Augusto. João Augusto, pewny strzał z 11 metrów, Leo Przybylak nie miał szans i Concordia prowadzi w meczu wyjazdowym z Olimpią. W 34 minucie stały fragment gry dla Olimpii. Futbolówka w zamieszaniu była w polu karnym blisko 5 metra. No i bramkę zdobywa w tej sytuacji Bartosz Bajer. Olimpia wyrównuje stan tego spotkania. To było kilka minut, które wstrząsnęło graczami Concordii, bo w 39 minucie futbolówkę przejął na 30 metrze Bartosz Ciborowski. Płaskim strzałem pokonał bramkarza Concordii i dał drugiego gola gospodarzom. Jeszcze fenomenalna radość. Gratulujemy oczywiście Bartoszowi. 43 minuta. Pierwsze dalsze zagranie niedokładne, ale potem Ciborowski prostopadle do Sebastiana Dąbrowskiego, a ten wykazał się sprytem w sytuacji, w której ominął bramkarza i zdobył trzeciego gola dla Olimpii. W tym meczu było dużo sytuacji, dobrze spisywał się bramkarz gospodarzy. Końcówka meczu, jeszcze João Augusto zdobywa drugiego gola. Ostatecznie Olimpia wygrywa z Concordią 3-2. Bardzo dobry wiosną GKS Wikielec podejmował pnącą się w górę tabeli Unię Skierniewice. W składzie gości obecny bohater poprzedniej ligowej kolejki, czyli zdobywca 4 goli Kamil Sabiło. Na początku tej rywalizacji mieliśmy akcję, w której Mateusz Szmyt zagrał do Madoksa Sobocińskiego. Ten uderzył na bramkę, ale golkiper Unii skutecznie piłkę sparował. Kilka minut później znowu zaatakowali gospodarze. Futbolówka trafiła do Kacpra Kondrackiego, a były gracz Wisły 2 Płock i Stomilu Olsztyn dał prowadzenie GKS-owi Wikielec. Unia starała się w tym spotkaniu wyrównać, ale nie było wielu sytuacji. Mało razy w polu karnym piłkę miał Kamil Sabiło. Gracze gości starali się zagrozić gospodarzom po dośrodkowaniach, ale defensywa GKS-u spisywała się bardzo dobrze. Lider z Grodziska Mazowieckiego przyjechał do Sieradza. Warta zajmująca 12. pozycję w tabeli bardzo dobrze skończyła jesień, zdobywając komplet punktów w 3 ostatnich meczach, natomiast wiosna nie była już tak udana. Remis z Pilicą i porażka z Unią spowodowały, że strefa spadkowa niebezpiecznie się zbliżała.
53. minuta, stały fragment gry dla Pogoni. Apolinarski uderza, jego strzał zablokowany. Spryt w polu karnym Damiana Jaronia i Pogoń obejmuje prowadzenie w ważnym wyjazdowym meczu. 77. minuta spotkania. Zagranie w pole karne do Bartłomieja, kręci chwosta. Ślizgiem próbował zablokować napastnika Warty Aleksander Geiger. Dotyka piłkę ręką i arbiter wskazuje na 11 metr. Kręci chwost kontra Sydorenko, podobnie jak João Augusto, gracz Warty Sieradz, umieszcza piłkę w okienku bramki Pogoni i mamy remis. Końcówka, ostatnie minuty tej rywalizacji. Kolejny stały fragment gry, kolejne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Aleksander Geiger w 90. minucie zapewnia wygraną Pogoni i gracze z Grodziska Mazowieckiego utrzymują się na pozycji lidera. Sobotni wieczór w Sulejówku przyniósł starcie Beniaminków. 9. Wiktoria grała z 17. ŁKS-em. Łomżanie świetnie przepracowali zimową przerwę. Na początku rundy zdobyli już 4 punkty z niełatwymi rywalami BOS, Pogonią Grodzisk i z Lechią Tomaszów Mazowiecki. W tym spotkaniu na bramki musieliśmy czekać do końcówki rywalizacji. Świątek do Jana Dźwigały, a ten świetnym strzałem z dystansu pokonał bramkarza gości. Duża radość zawodników w żółtych strojach. Fenomenalne uderzenie z 20 kilku metrów. Ale ŁKS grał do końca. To 90. minuta spotkania. Doliczony czas gry, piłka w pole karne, a tam Hubert Mich daje remis ŁKS-owi po raz kolejny. Bramka, która ratuje remis w doliczonym czasie gry dla ŁKS-u Łomża. Wiktoria ŁKS 1-1. W absurdalny sposób rezerwy Jagiellonii straciły wywalczone przed tygodniem na boisku w Mławie punkty, dlatego w niedzielne południe mobilizacja podopiecznych trenera Tomasza Kulchawika była stuprocentowa. W składzie Jagi m.in. Abramowicz, Wojdakowski, Łaski czy Olszewski. 71. minuta. Toporkiewicz z 16 metra. Ten strzał zupełnie nieudany, ale oglądajcie, bo akcja cały czas się toczyła. Znowu futbolówka trafiła na 16 metr do Toporkiewicza, tym razem strzał młodego gracza Jagiellonii, już skuteczny. Radość trenera Tomasza Kulchawika i całego sztabu szkoleniowego Jagiellonii. Gospodarze w 71. minucie na prowadzeniu. Świt w końcówce robił wszystko, żeby stan rywalizacji wyrównać. 91. minuta, zagranie w pole karne, strzał, poprzeczka, jeszcze dobitka z kilku metrów, ale futbolówka poleciała nad bramką Jagiellonii. Nie trafił do siatki Kamil Wiśniewski, chociaż stuprocentową sytuację mieli gracze Świtu. W ostatniej akcji meczu jeszcze Patryk Kamiński próbował z rzutu wolnego, jednak ten strzał niecelny. Jagiellonia wygrywa ze Świtem 1-0. Czwarty Pelikan grał z 8. Lechią. Łowiczanie przed tygodniem pokonali rezerwy Legii i dzisiaj chcieli kontynuować zwycięską passę. Goście z kolei czekają na zwycięstwo już od 9 meczów. W tym spotkaniu sporo było ciekawych sytuacji, my oglądamy te najciekawsze. Dunajski zagrywa na prawo do Pieńkowskiego. W polu karnym był Snopczyński z drobnymi problemami, ale skutecznie interweniował Mateusz Wlazłowski. Po drugiej stronie boiska Garnysz dośrodkowuje w 16, jeszcze strzał. Wydawało się, że piłka wpadła do siatki, kibice cieszyli się nawet już ze zdobytego gola, ale cały czas było 0-0. Tym razem atak lechistów. Krystian Kolasa broni Wlazłowski. Dobra, kolejna interwencja bramkarza Pelikana. Końcówka pierwszej połowy. Szymczak z rzutu wolnego. To było dośrodkowanie, które zamieniło się w strzał. No i było bardzo blisko pierwszej bramki w tym spotkaniu. Po zmianie stron. Bardzo groźna sytuacja, którą wykreował Szymon Sołtysiński. Uderzenie broni bramkarz Lechi. W drugiej połowie mniej tych sytuacji, których interweniowali bramkarze. Pelikan, Lechia 0-0. Komplet wyników 21. kolejki. Legia wygrała z Bronią, Pogoń z Wartą Sieradz. Bełchatów przegrał u siebie z Mławianką. Legionowia uległa Pilicy Białobrzegi.
a Wiktoria Sulejówek zremisowała z ŁKS-em Łomża. W tabeli na czele Pogoń 44 punkty, tyle samo oczek rezerwy Legii. Dalej 6 punktów straty GKS-u Bełchatów i Pelikana Łowicz. Na 5. miejscu Świt, na 6. Unia Skierniewice. Drugą połowę tabeli otwiera GKS Wikielec z 27 punktami. Na kolejnych miejscach Jagiellonia, Mławianka, a w strefie spadkowej cały czas Pilica, ŁKS i Legionowia, chociaż Konkordia i Warta też blisko tej zagrożonej strefy. Plan gier następnej 22. kolejki. Lechia zagra z Wiktorią Sulejówek, Pogoń z GKS-em Wikielec, rezerwy Legii pojadą do Elbląga, a Pelikan do Radomia. Ciekawie zapowiada się też starcie Świtu z GKS-em Bełchatów. Bez zmian w klasyfikacji strzelców, na czele Szymon Sołtysiński z Pelikana 16 goli, dalej Snopczyński, Sabiło, Ciach, Ryczkowski i Odolak. Najlepsi asystenci, na czele dwaj gracze Pogoni, Jakub Apolinarski i Nikodem Niski, dołączył też do tego grona Aleksandr Zinkiewicz. W imieniu całego zespołu U-Sports bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, oglądali nasze materiały i zostawili łapkę w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia.